No więc dzisiaj ciekawa informacja internetowa, że Rosjanie oskarżają Ukraińców, że przerzucili z tego prawego sektoru grupę dywersantów. Czyli no powiedzmy by to znaczyło, że Ukraińcy się uczą na ruskich pewnych metod wojny psychologicznej. Albo to jest prowokacja. Ale biorąc pod uwagę, że Ukraińcy mają niezłe wsparcie speców od wojny psychologicznej, to myślę, że mogli im coś takiego podsunąć. No ale to oczywiście w tej chwili na razie jest komunikat, nawet nie informacja, bo to jest tylko jedno źródłowe. Proszę Państwa, teraz tak. Omówimy sobie, no koledzy chcą, żeby szybciej, tak? Tak. Żeby dojść do, no co Was interesuje najbardziej? Ogólnojakościowa ta informacja. Ogólnojakościowa, no dobrze, czyli generalnie logika aksjomatyczno-informacyjna, tak my to nazywamy. No dobrze, dobrze, ale mam pytanie, ilu jest obecnych ten temat ogólnojakościowej teorii informacji i aksjomatycznej teorii poznania? Jeden? Nie. Kogo interesuje może, tak. Czy coś, co treści z... To jest za. Z polityki kultury to jest, to wprowadzenie tam jest chyba, zdaje się, nie dość wystarczające, prawda? Nie, nie, tam w ogóle nie ma do tego wprowadzenia. To jest dopiero w metacybernetyce pokazane, ale teraz można powiedzieć, to jest nowsza wersja, która była omawiana niż to, co było 9 lat temu, jakby nie było. No dobrze, to przyspieszymy trochę, bo trzeba zakończyć te cywilizacjologiczne sprawy. Proszę Was, mogę trochę bardziej zwięźle te sprawy oczywiście omawiać. Nie ma problemu. Tu. Będzie rosło. To jest dobrze. Pędzę. Tak? Powiem tak, myślę. Przez internet się to rozszerza. No, w ogóle jest, poprzednio było 14, a dziś jest 12. To może przerzucają się na słuchanie przez internet. No, chyba od pogody zależy, bo zeszłym roku też tak było, zrobiło się cieplej. Tak. No, proszę Państwa, teraz no, z tych cywilizacji, które mam w planie omawiać indywidualnie, no bo nie będziemy wszystkich 7 żywych cywilizacji, a te historyczne to już sobie w ogóle darujemy. Chociaż historycznego można na ten temat nieco informacji znaleźć. Ale jeszcze mamy w planie cywilizację żydowską, bizantyjską i łacińską. Może zacznę od cywilizacji żydowskiej, ze względu na to, że ona jest, jakby to powiedzieć, dokładną odwrotnością cywilizacji turańskiej. To jest coś całkowicie innego niż cywilizacja turańska. I nawiasem mówiąc, ludzie mentalnie turańscy nie bardzo rozumieją, nie są w stanie zrozumieć, na czym cywilizacja żydowska polega. Ja będę właśnie starał się to Państwu przybliżyć. Ach, jeszcze jedna okularek. I pisak. Proszę Państwa, otóż cywilizacja żydowska należy do grupy cywilizacji sakralnych, jak żeśmy już wspominali, bo już co niecośmy na jej temat mówili po drodze przy kategoriach bytu, przy różnikach cywilizacyjnych. To znaczy, cywilizacje sakralne są to takie cywilizacje, które
się charakteryzują tym, że stosunek do wszystkich pięciu kategorii bytu jest określony normami religijnymi, określonej religii. I to jest zasadnicza sprawa. W tej chwili takich wielkich, żywych cywilizacji sakralnych zostały tylko dwie, bramińska i żydowska. Przy czym oczywiście tutaj będę o tym mówił, że mają pewne wspólne cechy i pokrewieństwa, tym niemniej oczywiście żydowska jest zdecydowanie bardziej nowoczesną wersją. No, można powiedzieć, że jest to najnowocześniejsza wersja cywilizacji sakralnych. No i proszę Państwa, weźmy, no, przypomnę to, cośmy już mówili. Religia żydowska określa stosunek do wszystkich pięciu kategorii. No, rzecz najasna określa stosunek do kategorii prawdy i dobra, bo to każda religia to musi określić, bez tego nie byłaby religią. Druga sprawa, do kategorii piękna są zarówno w Starym Testamencie, jak i w Talmudzie, są pewne zalecenia, przepisy, normy dotyczące sztuk pięknych. Następnie, jak żeśmy już kiedyś wspominali, jest określony stosunek do kategorii dobrobytu. No choćby sprawa pięcioksiągu Mojżesza, sprawa stosunku do pożyczania pieniędzy. Będziesz pożyczał wielu narodów, powiedziała, do narodu wybranego, pod zastaw, a więc unikanie złych kredytów jest zalecane, a sam od nikogo pożyczać nie będziesz. Genialne wskazanie, słuchajcie, dotyczące kategorii dobrobytu. No jest więcej innych, ale to powiedziałbym, wskazanie ma chyba największe znaczenie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Tak. I widzimy, że jest to zalecenie bardzo nowoczesne. I szeroko stosowane dzisiaj. No tak, ale jeżeli ktoś nie stosuje tej zasady, to niech to później nie piszczy, że go licytują. Cytacji. Bo to jest napisane w Starym Testamencie, a powiedzmy Stary Testament uznają nie tylko wyznawcy religii mojżeszowej, ale również chrześcijanie uznają Stary Testament. Przepraszam, czy to chodzi o Stary Testament sensu stricto, czy Talmud? Nie, sensu stricto, pięcioksiąg Mojżesza, jak powiedziałem. Proszę to sprawdzić, jak zawsze mówię, nie wierzyć w to, co ja mówię, tylko sprawdzać. To jest pięcioksiąg Mojżesza. Jest ciekawostka, słuchajcie, otóż w tej chwili jest w obiegu bardzo wiele tłumaczeń Starego Testamentu. No i Starego i Nowego oczywiście, bo Nowy też był pisany, no, nie w dzisiejszym języku. Więc proszę Was, i w tych różnych tłumaczeniach treść jest ta sama, ale forma jest różna. I proszę to sprawdzić. Ja mam dwa wydania, dwa tłumaczenia, w każdym z nich jest trochę inaczej. To jest bardzo ciekawa sprawa, że w wyniku tłumaczenia zawsze powstaje zupełnie nowy tekst, powiedzmy sobie szczerze. I tu na tym przykładzie możecie się przekonać. Jest powiedzenie, każdy tłumacz jest zdrajcą, czyli że każdy, kto tłumaczy... Ale nie, to jest bardzo ciekawe. Zawsze siłą rzeczy musi jakieś przeinaczenia wprowadzić, nawet jakby nie chciał. Ja bym nawet nie chciał, dlatego że przede wszystkim tak zwane idiomy, czyli słowa wieloznaczne, nie dają się ściśle przetłumaczyć z języku na język. Języki nie są transinformowane. Tak? Idiomów się nie da transinformować. To jest właśnie istotna sprawa.
Dlatego jest potrzebny metajęzyk, który my tworzymy w ramach, no, powiedzmy, logiki aksjomatyczno-informacyjnej, żeby pewne słowa miały tak ogólne znaczenie, żeby były zrozumiałe, niezależnie od języka, w którym się to czyta, czy na który się chce przetłumaczyć, a najlepiej w ogóle nie tłumaczyć, tylko zachować to w oryginale. Więc proszę Was, wreszcie mamy też w religii mojżeszowej bardzo precyzyjnie określony stosunek do kategorii zdrowia. I to już jest w Starym Testamencie, proszę sprawdzić. Tam jest bardzo dużo przepisów dotyczących tego, co wolno jeść, a czego nie wolno jeść. Więc to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Czyli można powiedzieć, że cywilizacja żydowska jest całkowicie, znaczy jej stosunek do pięciu kategorii bytu jest określony przez religię mojżeszową. Oczywiście, proszę Was, obecna forma i cywilizacji żydowskiej, i religii żydowskiej, ale będę w tej chwili mówił o religii żydowskiej, to nie jest sam Stary Testament, tylko to jest Stary Testament plus komentarze. A komentarze są zawarte w Talmudzie. Analogicznie jak religii chrześcijańskiej, a ściśle w religii rzymskokatolickiej. Przecież podstawą religii rzymskokatolickiej jest Stary i Nowy Testament, to jest Pismo Święte. No, tym się różni od starozakonnych, że nie tylko Stary Testament uznajemy, ale i Nowy. No i tradycja. Tradycja nam mówi, jak należy rozumieć, interpretować w konkretnych sprawach, powiedzmy, Pismo Święte. No na przykład, o teraz jest modny dialog z protestantyzmem, no to przecież protestantów, akurat chodziło o wyznanie ewangelicko-augsburskie, czyli luterańskie, mówiąc popularnie. No to oni tak samo uznają to samo Pismo Święte, co katolicy, tylko ich tradycja mówi o tym, że każdy człowiek sobie sam może interpretować to już Pismo Święte. No teraz się nie używa tego słowa herezja, tylko od soboru się mówi bracia odłączeni, a w tej chwili dialog, dialog, dialog i jeszcze raz dialog. A kiedyś to się nazywało herezja, tak jak kolega mówił, oczywiście. To słowo herezja jakoś wychodzi z użycia zupełnie. No i proszę Was, właśnie analogicznie jest w religii żydowskiej. To znaczy, odpowiednik naszego Pisma Świętego, to jest Stary Testament, ten sam, co i nasz. Natomiast tradycja jest zawarta w Talmudzie, bo Talmud mówi, jak należy rozumieć tam poszczególne części Starego Testamentu. Przy czym, proszę Was, Talmud powstawał dosyć długo. I tutaj, nawiasem mówiąc, u Konecznego to nawet znalazłem, proszę Was, tam pewne błędy chronologiczne, ale mniejsza z tym, nie chodzi mi tutaj o krytykowanie Konecznego, tylko chodzi mi o to, jak współczesna wiedza na ten temat mówi. Zaraz znajdziemy, to jest. Więc proszę Was, po prostu to trwało kilkaset lat i jak twierdzi siostra Michaela, która jest specjalistką od hinduizmu, to znaczy od cywilizacji bramińskiej, jak ją nazwał
koneksy. To jest po prostu wpływ świętych ksiąg Wed. Bo brahminizm się opiera również na tekstach i to są dwie takie księgi. Jedna księga to jest, proszę was, właśnie to są święte, nie jedna, to są święte księgi Wed i prawodawstwo Manu. I siostra Michaela twierdzi, że w Talmudzie, tej wcześniejszej części Talmudu, są duże wpływy właśnie w tym wypadku religii, hinduizmu, jak to się nazywa powszechnie. Więc proszę was, i tutaj mam, może proszę sobie to nawet zanotować. Karaimizm to jest odejście od Talmudu, tak? Słucham? Karaimizm to odejście od Talmudu. A nie, no to ja już się nie zajmuję tymi drobnymi sprawami. Ja mówię o cywilizacji żydowskiej i o głównym nurcie religii żydowskiej. Karaimizm to jest jedna z odmian. Takich odmian jest więcej, ale nie będziemy ich tu wszystkich enumeratywnie wymieniać, bo to by za długo było. A koledzy prosili, żeby się streszczać, bo chcą dojść do teorii. Tam zapracowywali faryzeusze oczywiście i kontynuatorzy rabinów. Proszę pana, nie tylko. Napiszmy najpierw chronologię, bo to jest podstawowa sprawa. Święte księgi Wedy powstawały w okresie od mniej więcej roku 1500 przed narodzeniem Chrystusa do roku 300. Przed, tak. Wszystko przed. To jest tak, Wedy. Wedy. To jest tysiąc, no, około 1500 do 300, więc to był długi proces. Przed narodzeniem Chrystusa. Już znamy pismo tysiące. Podkreślam, że trzeba mówić przed narodzeniem Chrystusa, bo jak się mówi przed naszą erą, to nie wiadomo co to jest, co tam w tym roku zerowym się stało. Big Bang czy co? A to się stopniowo wypiera te zrozumienie, co oznacza rok zerowy. Więc to jest okres powstawania właśnie tych świętych ksiąg Wed. I teraz, kiedy Talmud powstawał? No to jest też bardzo ciekawe. Powstawał w okresie od III wieku przed narodzeniem Chrystusa do 6 wieku po narodzeniu proszę zauważyć, że są dwa okresy powstawania Talmudu. Jeden okres to jest ten, który powstawał przed narodzeniem Chrystusa i tam jest duży wpływ hinduizmu. No, wiemy, że Żydzi byli w niewoli babilońskiej, czyli bliżej Indii. Były też kolonie żydowskie na samym Półwyspie Indyjskim. Siostra Michaela ma te sprawy bardzo dokładnie opracowane. Natomiast później, przez 5 do 6 wieków, już po narodzeniu Chrystusa, powstawał Talmud, który w wielu częściach jest
no, dość ostrą polemiką z chrystianizmem, ale nie tylko. To nie można do tego sprowadzać. Tam jest bardzo dużo innych spraw. Wreszcie już na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych rabin Karo opracował coś, co można by porównać do katolickiego, powiedzmy, katechizmu. I to się nazywa Shulchan Aruch, czyli stół nakryty po hebrajsku. I to jest właściwie katechizm, co najważniejsze powiedzmy w Talmudzie przede wszystkim. To tam jest krótko wyłożone, analogicznie jak w katechizmie. No, z tym, że proszę Państwa, nasz katechizm ma po soborze nowe wydanie. Bardzo ciekawe jest porównanie przedsoborowych wydań i posoborowych. Shulchan Aruch takich rewolucji nie przechodzi. On jest po prostu. No i proszę Was, właśnie Talmud się składa z dwóch zasadniczych części. Miszna, to są komentarze do Starego Testamentu, i Gemara. A Gemara to właściwie jest coś w rodzaju komentarzy do komentarzy do Starego Testamentu. I tutaj, jeśli chodzi o rolę Talmudu i Starego Testamentu, to jest takie stwierdzenie jednego z rabinów, że kto czyta Torę, czyli Stary Testament, to tak jakby pił wodę. A kto czyta Talmud, to tak jakby pił wino, czyli wyżej jest stawiany. Oczywiście w religii rzymskokatolickiej jest to samo. Przecież tradycja nam mówi, w jaki sposób należy rozumieć Pismo Święte, a nie odwrotnie. Czyli tradycja jest również u nas ważniejsza od samego Pisma Świętego. Biorąc choćby naukę o tekstach i ich analizie. Pismo Święte to jest tekst, ale sam tekst to jest, mówiąc w języku jakościowej teorii informacji, tylko komunikat, zbiór komunikatów jednoźródłowych, a dopiero komentarz pozwala nam zrozumieć tekst, czyli odkodować informacje zawarte w tekście. I tutaj zupełnie analogicznie jest w religii żydowskiej i w religii rzymskokatolickiej. Protestanci, a konkretnie luteranie to zaczęli, odeszli od scentralizowanych w jakikolwiek sposób tekstów, centralnych interpretacji. Każdy sobie tłumaczy po swojemu, co zresztą w starych filmach amerykańskich, bo obecnie to już tego prawie nie ma, albo w ogóle nie ma, ale w starych filmach amerykańskich, no to jest pokazane, jak nawet kauboje, czyli pasterze bydła sobie sami potrafili tłumaczyć Pismo Święte, znali, cytowali i tak dalej. Teraz to już w Stanach się to rzadko zdarza. Teraz Pismo Święte dobrze znają tylko ortodoksyjni Żydzi, bo już nawet nie wszyscy Żydzi. Ale ortodoksyjni jeszcze znają. Mówię oczywiście o Starym Testamencie. Zdaje się, że jest Talmud Jerozolimski, Talmud Babiloński. Tak. No to właśnie to się łączy z tym okresami. Talmud babiloński powstawał w okresie niewoli babilońskiej przed narodzeniem Chrystusa i tam mamy duży wpływ hinduizmu, jak twierdzi siostra Michaela. No bo ja tu nie jestem specjalistą od tego, ale ona 13 lat była w Indiach i studiowała na hinduskim uniwersytecie, a że najpierw prowadziła działalność dobroczynną wśród najniższej tam warstwie tych najbiedniejszych Hindusów i nauczyła się ich języka, to jak później była na uniwersytecie, to ci z wyższych kast Hindusi ją traktowali jako swoją, tylko tak prostaczkę i ją uświadamiali. Stąd ona poznała, można powiedzieć, u źródeł te
sprawy i właśnie to w tym Talmudzie babilońskim, a później już Talmud jerozolimski i ta część Talmudu, co powstała już po narodzeniu Chrystusa, to tam już jest nieco mniej wpływów tych hinduistycznych. No ale proszę was. Pan Germara? Słucham? Jeszcze o Germarze. No tak, więc jest. Niszna, czyli komentarze. Niszna to są komentarze do Starego Testamentu. A Gemara to są komentarze do Miszny. I też do Starego Testamentu, czyli to komentarze do komentarzy. A teraz słuchajcie, co jest z punktu widzenia cybernetycznego, bo ja nie ograniczę się tu tylko do koneczniańskiej analizy, ale pokażę wam dwie sprawy, o których już zresztą wspominałem. Mianowicie, socjocybernetyczna charakterystyka cywilizacji żydowskiej w sferze norm poznawczych jest taka, że normy poznawcze, o tutaj, są częścią norm ideologicznych. Czyli jest prymat ideologii nad poznaniem. I proszę was, jakie są tego skutki socjocybernetyczne? Otóż pierwsza sprawa, dzięki temu, że ważniejsza jest ideologia, którą się chce, papiery, żeby mógł tam przychodzić legalnie do getta. No i opowiada, jak polski wywiad, norma poznawcza, zdobył informację, że będzie Edlesuk, czyli całkowita likwidacja. Proszę pana. I z tą informacją poszedł do getta. Przedstawił to tym Żydom, którzy byli w konspiracji związanej z polskim podziemiem, a między innymi z polskim podziemiem był związany ten szef getta, inżynier Czerniakow, zresztą w jego gabinecie wisiał portret marszałka Piłsudskiego cały czas. No i proszę was, przyszedł z tą informacją i zaleceniem takim, że zanim jeszcze nastąpi likwidacja getta, to wtedy trzeba zrobić powstanie. Będzie szansa więcej ludzi uratować. No to było jeszcze kilkaset tysięcy ludzi przecież w getcie. Więc powstanie z taką bazą ludnościową miało większe szanse niż to, które wybuchło w 1943 roku, a tam już było kilkadziesiąt, 50 czy 60 tysięcy tylko, a tutaj to jeszcze było kilkasetek tysięcy. I mówi, że przyszedł z tą informacją, no i ludzie, którzy z przyczyn ideologicznych uważali, że absolutnie nie należy robić powstania, storpedowali to. Ideologia była ważniejsza. Motywacje były różne, ale wszystkie motywacje miały charakter ideologiczny. I powstanie wybuchło dopiero później. Główną jego siłą zresztą był Żydowski Związek Wojskowy, który był gotów już wcześniej do akcji, bo oni działali od późnej jesieni 1939 roku. Byli najlepiej wyszkoleni, najlepiej uzbrojeni, bo byli zaopatrywani nie tylko kanałami, ale przez polskich granatowych policjantów, którzy mieli komisariat na terenie getta. No i z racji tego granatowi policjanci mogli przechodzić legalnie na teren getta, jak opowiadał Bernardczyk. Taki policjant przechodził i oprócz pistoletu osobistego miał jeszcze karabin. Też wolno było mieć. I ładownice pełne amunicji. A wychodził z getta drugim wyjściem już bez karabinu i bez amunicji. Przy okazji szkolili
No, a policja nasza była na najwyższym poziomie. Szkolili bojowców ZZW w działalności na przykład kontrwywiadowczej. I dlatego Żydowski Związek Wojskowy namierzył w takich trudnych warunkach, jakie były w getcie, kilkudziesięciu agentów Gestapo. Nie tylko namierzył, ale i wyroki wykonał. Więc to bardzo dobrze działający. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, ZZW przyjmował tylko żołnierzy Polskiej Armii Przedwojennej, którzy już też pewne szkolenie mieli. Więc tak to na przykład wyglądało w tym wypadku. Ale wiele razy, proszę Państwa, to jest taka rzecz, że... Czyli dali się zabić w imię ideologii, w imię religii. To znaczy ci, którzy podejmowali decyzje, bo nikt zwykłych Żydów nie pytał o to. To były w wierchuszce decyzje. Motywacje, uzasadnienia tej bierności były ideologiczne. Czy to religijno-ideologiczne oczywiście. Można, kontrwywiad by mógł się doszukiwać tu niemieckiej inspiracji, ale ja tu nie będę robił analiz kontrwywiadowczych. Więc proszę Was, to tak to mniej więcej wyglądało. Proszę Was, no weźmy po niektórych bankierów niedawno. Na podstawie analiz matematycznych, a matematyka oderwana od realiów energomaterialnych, to też może być traktowana jako rodzaj swoistej ideologii. Proszę Was, robili analizy czysto matematyczne, według których wychodziło, że powiedzmy zabezpieczenie hipoteczne to najlepsze zabezpieczenie, bo pięcioksiągu jest. Będziesz pożyczał wielu narodów pod zastaw. No to pożyczali pod zastaw. No ale sama matematyka nie wystarczy. Jeszcze do tego potrzebne są analizy energomaterialnych, realiów, a w tym wypadku demografii. No proszę Państwa, jak długo wyż demograficzny wchodził w wiek zakupu mieszkań, to krzywa szła i ta prognoza się sprawdzała. Ale ponieważ w pewnym momencie, znowu nie wnikam w tej chwili w przyczyny, ale urodzenia zaczęły spadać, no to nie daje od razu rezultatów. Także krzywa jeszcze rosła. W ćwierć wieku miała prawo rosnąć. Ale jak niż demograficzny zaczął wchodzić w wiek mieszkaniowy, nazwijmy to, no to krzywa spadła. Także widzimy, że to ma pewne, że tak powiem, socjocybernetyczne uwarunkowania. Zresztą, proszę Was, to dotyczy nie tylko cywilizacji żydowskiej, żeby była jasność. Tego rodzaju podejście występuje bardzo często w zlaicyzowanych mieszankach cywilizacyjnych współczesnych. Ufa się ekspertom, którzy operują aparatem matematycznym, to jest super, super tabulator i to jak autorytet poda, to już wszyscy przyjmują zapewne. A mogę Wam powiedzieć, ja robię analizy i sprawdzam. Prawie żadne z tych prognoz autorytetów się nie sprawdzają. Tak. Same liczby nie wystarczą. Z tym, że proszę Państwa, tutaj jak już jesteśmy przy matematyce, to warto powiedzieć, a tą wiedzę zdobyłem na seminariach profesora Andrzeja Wiercińskiego, który się zajmował przez wiele lat gematrią hebrajską. No są różne gematrie, ale on uważał, że najbardziej diagnostyczna jest właśnie gematria hebrajska. Na czym to polega? W alfabecie hebrajskim nie ma cyfr. Natomiast każda litera ma swoją wartość liczbową. To jest istota rzeczy. I teraz, jeżeli mamy jakieś słowo, to wartość liczbowa, gematryczna tego słowa jest sumą wartości liczbowych liter, w których się to zapisuje w danym języku, w tym wypadku w języku hebrajski.
Ale to dotyczy nie tylko jednego słowa, to może być kilka słów. I słowa, które mają taką samą gematryczną wartość liczbową, mogą być używane zamiennie. Kochani, no to jest super szyfr. Niech się wszyscy szyfranci łącznie z tym z VAT-u schowają. Profesor Wierciński pokazywał, no on był w tej dziedzinie artystą, rzeczywiście potrafił te rzeczy robić. Ja mówiłem, słuchaj Andrzej, ty dla mnie jesteś super szyfrantem przede wszystkim. Powinni cię zatrudnić w szyfrach, ale gdzie tam. No bo on górował nad tymi wszystkimi szyfrantami, którzy się opierają tylko na, no na matematyce właściwie. No to jest jednowymiarowa analiza. A tutaj on pokazywał, że można to, co on potrafi odczytywać, to cztery warstwy znaczeniowe. W pierwszej warstwie geometrycznej mamy takie znaczenie, w drugiej inne, w trzeciej inne, aż do czwartej warstwy. No, to chyba szyfranci z VAT-u o takich rzeczach to nawet nie śmiał. No więc proszę was, no dam wam taki przykład bardzo prosty, który mi się bardzo spodobał. Otóż w języku hebrajskim polskość nazywa się polanit, a ma taką samą wartość liczbową, geometryczną, jak dwa słowa nesher jahwe, a to jest orzeł pański. Bardzo ciekawe i z tego różne interpretacje mogą iść daleko, bardzo daleko idące. Że kto podnosi na polskość rękę, to bluźni przeciwko Jahwe, nawet żydowskiemu Jahwe. I to jest bluźnierstwo i za to Jahwe karze. No i różne takie interpretacje. Więc proszę was, no ale jak dopiero dojdziemy do tych wyższych szczebli kodowania, nazwijmy to po naszemu, no to dopiero wychodzi cała tutaj sztuka i kunszt tego. Ale oczywiście to po pierwsze daje niesłychaną stabilność, bo niezależnie od nie wiadomo jakich trudnych warunków, ideologia jest wytyczona i można zachować spokój, stoicki spokój. No, wiadomo do czego się dąży. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to ja już robię swoją analizę, a nie koneczniańską w tym momencie. Druga sprawa, proszę was, to jest no, to, że czasami można się zderzyć z tą rzeczywistością. To nawet w przykry sposób, co w historii narodu żydowskiego się nie jeden raz zdarzało. Ale słuchajcie, jest jeszcze druga charakterystyka, którą też tu kiedyś podawałem, tylko przytoczone. W sensie decyzyjnej jest coś takiego, co no, dla cywilizacji łacińskiej byłoby ideałem, ale nieosiągalnym. Mianowicie normy etyczne, czyli dobrowolnie przestrzegane, są identyczne z normami prawnymi. No to jest dopiero ważna sprawa. Otóż dzięki temu w cywilizacji żydowskiej możliwe jest to, co dr Brzeski w jednym ze swoich wykładów nazwał organizacja bez organizacji. To znaczy, dzięki temu, również dzięki dominacji ideologii nad realiami w otoczeniu. Dzięki tym dwóm cechom cywilizacja żydowska mogła przetrwać około 2000 lat bez własnego państwa, bez własnego aparatu policyjnego, bez jednej władzy centralnej. Dlaczego? A co w takim razie było organizatorem? Tekst. Tekst i jego interpretacja. Tekst był organizatorem. Był i jest zresztą. Proszę was, to jest podstawowa sprawa. I
tutaj warto zwrócić uwagę, że różni wyznawcy, jak ja nazywam je, paleoendeckich koncepcji i tym podobnych, to wiele razy szukali, skoro Żydzi w jednolity sposób reagują, to musi być jakaś centrala. I wymyślano najrozmaitsze historie. Nawet wymyślono tajnego, niekoronowanego króla żydowskiego. Też taki tekst czytałem. Bo w tej chwili monarchie nie są takie modne, więc się wymyśla jakiś tajny Sanhedryn, nie wiadomo co. Ale dlaczego? Dlatego, że to piszą ludzie, którzy nie mają pojęcia o istocie cywilizacji żydowskiej, a w ogóle o sterowaniu pośrednim i o tym, czym jest organizacja bez organizacji. No, mogę wam powiedzieć tylko, że z tego, co mi wiadomo, to pierwszym przypadkiem naśladownictwa, to znaczy zrobienia w środowisku nieżydowskim, mówiąc w języku żydowskim wśród gojów, zrobienia, no bo goi to się, to nie Żyd się nazywa gojem. Więc pierwsza próba zrobienia wśród gojów takiej organizacji, bez organizacji, ale to był proces długi. No, tam już powstało ile lat, więc tworzenie takiej organizacji, bez organizacji też musiało trwać, no nie wieki, ale jednak parę dziesiątek lat. To myśmy robili w Lidze Narodowo-Demokratycznej. I dlatego istoty, na czym polegała istota naszego działania, to tego nie mogą pojąć ludzie na przykład o mentalności turańskiej. No bo dla nich musi być centralny wódz, który daje rozkazy, no bo wódz może być tajny, oczywiście. Tyle oni się znają na tajnym sterowaniu. Ale to musi być jakiś taki tajny Führer, który tym rządzi, albo przynajmniej jakieś małe gremium, które centralnie zarządza. No, to jest takie podejście turańskie lub postturańskie. No i dlatego, jak było śledztwo w naszej sprawie w 60 roku, to przede wszystkim szukali wyższych szczebli. To było najważniejsze. No, oczywiście wtedy to jeszcze, wtedy myśmy nie byli jeszcze organizacją bez organizacji. To myśmy się dopiero uczyli, to dopiero był początek ewolucji, no tak jak powiedzmy dla twórców Talmudu III wiek przed narodzeniem Chrystusa. To by nas to były lata 50. I proszę was, ale później sterowaliśmy w tym kierunku, żeby się coraz bardziej stopniowo wyzbywać elementów organizacji w organizacji i żeby wytworzyć tego rodzaju, można powiedzieć, no, tekst, zbiór informacji, zbiór komunikatów, który byłby organizatorem. No, kochani, koniec tego procesu to jest rok już taki definitywny, to jest rok 90, w którym żeśmy ogłosili, że zawieszamy działalność Ligi Narodowo-Demokratycznej. Było niepotrzebne. Doktryna była już, nasz Talmud już był wtedy napisany, nasz odpowiednik Talmudu. Słuchajcie, i w tej sytuacji to już nie było potrzebne. Istotą, proszę was, to jest ta wiedza, którą my dysponujemy. No i Narodowa Akademia Informacyjna to jest właśnie organizacja bez organizacji. Naszym organizatorem jest ta wiedza. I teraz, tak jak, patrzmy, wiedza ta starotestamentowa, talmudyczna, to jest też olbrzymia wiedza. I studia talmudyczne trwają wiele lat. No to ja mówię, niech sobie nikt nie wyobraża, że po jednym wykładzie, czy nawet po jednym roku, czy dwóch, posiądzie tę naszą wiedzę. My mamy ambicje, można powiedzieć, nauczyć się czegoś od Żydów. Powiedział Jan Paweł II, że to są nasi starsi bracia w wierze, a ja idę dalej. Starsi bracia w organizacji, w socjotechnice organizacji. Tego się też trzeba nauczyć.
jak długo się tego nie opanuje, to w ogóle w nowoczesnym świecie rewolucji informacyjnej nie ma co się porywać z motyką na słońce. No z tym, że ja już tutaj powiem tak na marginesie, że mamy ambicje no, przewyższyć mistrzów, jeśli chodzi o socjotechnikę. Tam to powiedział, powiedzmy. Ale w każdym razie na mistrzów się powołuje. Tą socjotechnikę nie ja wymyśliłem. Ja tylko zaobserwowałem i nauczyłem. I powiedziałem, dosyć tego narzekania czy pyskowania na Żydów. To jest absolutnie bez sensu, zwłaszcza, że to jest używane do odwracania uwagi od, no na przykład od biurokracji, która jest głównym winowajcą. I biurokracja bardzo chętnie zrzuci całą winę na Żydów. No patrzcie, to Żydzi są wszystkiego winni. Ale kto jest Żydem, a kto nie, to biurokraci będą decydować. A nie, tak o tyle kto. Wiadomo, no, to już było u biurokratów hitlerowskich. Więc to ja mówię, z tym żeśmy zerwali w pewnym momencie, dlatego że jak zacząłem robić analizy socjocybernetyczne, to zobaczyłem, że te analizy paleoendeckie są zupełnie niediagnostyczne. I to nie tylko problemu żydowskiego. W tej chwili analogiczną rolę odgrywa walka z komunizmem, kochani. 25 lat po już oficjalnym końcu komunizmu, to pani znana aktorka, celebrytka ogłosiła, to już będzie 4 czerwca, będzie dokładnie ćwierć wieku, ogłosiła koniec komunizmu w Polsce. No to nagle walka z komunizmem się nasila w miarę upływu czasu. Jest bardzo ciekawy artykuł naszej seminarzystki z grupy poznańskiej, pani Magdaleny Ziętek, tak. Ona ma swój blog i tam warto wejść, jak sobie googluje Magdalena Ziętek, to się tam od razu wchodzi. Jest jej kapitalny artykuł na temat żołnierzy wyklętych i w ogóle na temat roli antykomunizmu w tej chwili w Polsce. O co tu chodzi? To jest osoba młoda, która nie ma tych obciążeń postkomunizmem, postantykomunizmem. Za to utalentowana i bardzo zdolna. Tak, i studiowała na 3 uczelniach niemieckich, więc ma wiedzę, można powiedzieć, z zachodu. Tak jak wam mówiłem, to ona odkryła, że Henryk Piętka i Petrażycki wyprzedzają pół wieku socjologię prawa zachodnią, której ona się uczyła na tym uniwersytecie Wiadrin. I proszę was, i ona tam pisze rzecz bardzo ciekawą. Przede wszystkim, jaką funkcję w tej chwili odgrywa nasilająca się walka z komuną. No, komuna już odchodzi do historii, no to się szuka komunistów. No tak jak się inni szukają Żydów. No, ale w końcu muszą sami sobie Żydów mianować, jak to kurwa napisane. Polacy sami sobie Żydów mianują. Jak w tej chwili ktoś mi mówi, że ktoś jest Żydem, to się pytam, z czyjej nominacji. To jest pierwsze pytanie. Już nawet teraz nie pytam, według jakiej definicji, tylko z czyjej nominacji. No i proszę was, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby zdelegalizować mentalnie cały dorobek PRL-u. Najpierw się rozgrabiało i niszczyło przemysł zbudowany w PRL, a przy okazji ten zbudowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako komunistyczny. Niszczyło się. Teraz już to nie chwyta. No to w tej chwili się podważa w innych dziedzinach dorobek PRL-u, a u końca tego procesu będzie podważenie przynależności do Polski naszych obecnych ziem zachodnich i północnych. No bo powiedzą bardzo prosto. No przepraszam, to bolszewicy to Polsce dali, komuniści to przyjęli, to unieważniamy. Proszę to zwracać,
z odszkodowaniem. Bo jakże bezprawne posiadanie, to trzeba za to płacić odszkodowanie. 50 lat czyli w tej chwili, a pisze to osoba, która na trzech uniwersytetach niemieckich studiowała, więc zna temat. A żadnych obciążeń komunistycznych nie może mieć, bo jest za młoda. Więc proszę was, to jest bardzo istotna sprawa. W tej chwili głoszenie walki z komuną to jest w najlepszym wypadku działalność kapturowych agentów niemieckich. Kapturowych to znaczy takich, co nie zdają sobie z tego sprawy, no bo nie kapturowy, to wie co robi. Bardzo istotna sprawa, proszę was. Warto przeczytać ten artykuł, a chodzi o żołnierzy wyklętych, no to kochani, przepraszam, ale z historii wiemy, że władze, prawowite władze Rzeczypospolitej, te w Londynie, nakazywały wyjść z lasów. Rząd londyński, a tutaj jego ostatni delegat jest pochowany niedaleko stąd, w świątyni opatrzności, Stefan Korboński, kazał wychodzić z lasu, nie robić żadnej partyzantki, tylko przystąpić do odbudowy. Potajemnie zalecali infiltrację aparatu PRL-u, no ale tego nie można było mówić. Druga sprawa, dowództwo sił zbrojnych na kraj w 1945 roku, no to też z ramienia Londynu, zajmowało się wyprowadzaniem ludzi z lasu. Dalej, Adam Doboszyński, czołowy działacz Ruchu Narodowego, przyjechał w 1946 roku po to, żeby przekonywać kolegów narodowców, którzy nie uznawali rządu londyńskiego, żeby wyszli z lasu, bo to nie ma sensu. Trzeci fakt, który znam, to szef, polityczny szef NSZ-u, taki można powiedzieć zastępca komendanta do spraw politycznych, no coś w tym rodzaju, NSZ-u w 1945 roku na całą ścianę wschodnią, jak my to dziś nazywamy, Mirosław Ostromęcki. No, daleki powinowaty mój. Rozmawiałem z nim na te tematy i on mówi, że w 1945 roku dowództwo NSZ-u, no centralne, myślało tylko o tym, jak tych ludzi z lasu wyprowadzić. A jak potraktowano tych ludzi? No po kolei. Dowództwo sił zbrojnych na kraj zostało oczywiście rozbite. Mirosław Ostromęcki został aresztowany i skazany na karę śmierci, nagrodę za to, że chciał podziemie rozładować to Leśne. Tylko dzięki temu, że żona dotarła do kardynała Sapiehy, a ten do zastępcy Bieruta, jakim był Stanisław Grabski, no według dzisiejszej nomenklatury kolaborował. On był zastępcą Bieruta, były przywódcą obozu narodowego zresztą. On w latach 20. był szefem Związku Ludowo-Narodowego. I on u Bieruta załatwił zamianę kary śmierci na dożywocie. No i to było bardzo istotne, dlatego że dzięki temu Mirosław Ostromęcki przeżył. W 1956 roku wyszedł, został rehabilitowany. I nie tylko, że już po 1956 roku nie represjonowano tych ludzi, ale wbrew temu, co teraz wypisują różni pseudohistorycy, ale przede wszystkim jako dawny działacz ONR-u, bo on się z ONR-u wywodził. Piasecki go przyjął do pracy, był też inżynierem, więc został dyrektorem INKO we Wrocławiu, a później w Warszawie. No i nawet opowiadał mi taką ciekawostkę. INKO było w nomenklaturze PAKS-u, no ale zatrudnili kilku członków PZPR-u, starych, fachowców po prostu. No i ci starzy towarzysze zapragnęli założyć podstawową organizację partyjną na terenie INKO. Opowiadał Mirek, że od razu kierownictwo PAKS-u się zwróciło do kierownictwa partyjnego, że INKO jest w nomenklaturze PAKS-u, a nie PZPR-u i żeby przewołali towarzyszy do porządku. I rzeczywiście tak się stało. Towarzyszy wezwano
do odpowiedniej instancji partyjnej i powiedziano, wara wam otrinko, zakładać sobie organizację, jak chcecie, to idźcie na terenie swojego osiedla, do osiedlowej organizacji. To osiedlowe nic nie znaczyły, zresztą nawiasem mówiąc, dzisiejsze partie to mają wyłącznie odpowiedniki ówczesnych osiedlowych organizacji, bo nie wolno im zakładać ani w instytucjach państwowych, ani zakładam pracy. Czyli te partie z definicji nie mają żadnego politycznego znaczenia, są tylko wyrazicielami interesów biurokracji, o tym będę mówił przy cywilizacji bizantyjskiej. Bo to akurat nie ma nic wspólnego z cywilizacją żydowską, wbrew temu, co wypisują różni ignoranci w internecie zwłaszcza. No ale przy okazji. Teraz co się stało dalej? Do Boszyńskiego aresztowano, skazano na śmierć i bardzo szybko wykonano karę śmierci. Bardzo ciekawy jest stenogram z procesu do Boszyńskiego wydany przez Książkę i Wiedzę. Biały kruk zupełnie, ale mamy ją, tą książkę w wersji elektronicznej. Słuchajcie, chyba to był tekst niecenzurowany, bo przede wszystkim zamieszczono przemówienie mecenasa Maślanki, który całkowicie obalił akt oskarżenia. No to jest ciekawa rzecz. Jakby była cenzura, to przede wszystkim to przemówienie Maślanki ocenzurowali. A ono jest tam w całości, wykazuje cały nonsens oskarżenia, aktu oskarżenia. No ale oczywiście ty sobie mów, a ja zdrów. Zignorowano to, skazano na śmierć i bardzo szybko wykonano wyrok. Poza tym, proszę was, można powiedzieć, że no dlaczego tak robiono? Ano, jak już dzisiaj wiemy, bo niektórzy przywódcy oddziałów podziemnych, dzisiaj czczeni, pomniki się stawia, to byli albo wysocy oficerowie MO, albo SB wręcz, którzy poszli do lasu. Dzisiejsi historycy piszą, że jak oni zobaczyli, co tam się dzieje, a co jak szli, to nie wiedzieli, co tam się dzieje. Poszli jako dzieciątka nowonarodzone, dziewice polityczne i nagle olśnienie nastąpiło. No, ewidentnie to śmierdzi zadaniem operacyjnym. Proszę was, zresztą proszę zauważyć, że wśród tych przywódców, tych oddziałów, nie było żadnego centralnego kierownictwa w tym wypadku, a wśród tych przywódców to prawie, że nie ma, no mówię prawie tylko z ostrożności, bo może ktoś z jakiegoś jednego znajdzie, nie ma żadnych przedwojennych wyższych oficerów naszej armii. Z reguły są to podoficerowie przedwojenni, którzy zostawali, no ogień był zawodowym podoficerem przed wojną, a tu majora się dochrapał aż w czasie wojny. No ale przede wszystkim podstawowa sprawa jest jedna. Ci ludzie nie mieli żadnego zwierzchnictwa politycznego. No to jak się nazywają takie oddziały zbrojne, które nie mają żadnego zwierzchnictwa politycznego? No już sami sobie odpowiedzcie. Te oddziały nie miały żadnego programu i nie miały żadnego, no odrządnia życie. Nie wymaga politycznego programu, ale przede wszystkim nie miały żadnego zwierzchnictwa. Bo działały wbrew dyrektywom rządu londyńskiego, wbrew dyrektywom dowództwa sił zbrojnych na kraj i nawet wbrew dyrektywom Komendy Głównej NSZ-u, wtedy, kiedy ona jeszcze istniała. No i tak to mniej więcej wygląda, proszę was. A ludziom się ładuje to jako wzorce osobowe. No jeżeli to ma być wzorce osobowe, to dzisiejsza młodzież, no to wzorem tamtych, no to co tam ci żołnierze robili? Rozbrajali milicjantów. No to obecna policja ma pełną ciągłość personalno-organizacyjną do milicji obywatelskiej, bo nie było tam poza zmianą nazwy. No nawet agentów milicji obywatelskiej się nie lustruje. Proszę sprawdzić to w tych ustawach lustracyjnych. Lustruje się agentów SB, WOP-u, a milicji nie. Więc proszę was, całą dobrodziejstwem inwentarza przeszli. Wobec tego co? Jak będą młodzi ludzie brali sobie tych żołnierzy wyklętych za wzorce, to co? Mają iść rozbrajać
policjantów i robić napady. Czyli akcja ekspropriacyjna, jak to się nazywało. No słuchajcie, co tu się robi? Tu się przygotowywuje młodych ludzi do rozwalania aparatu państwowego polskiego. No on jak jest, tak jest. Ja oczywiście mam do niego zaufanie tak ograniczone, że nawet najczęściej nie biorę udziału w wyborach, bo nie mam na kogo głosować. No dobrze, ale jest to jakiś aparat państwowy polski, innego nie ma. A jakiego nie będzie, to natura nie znosi próżni, przyjdzie tu obcy aparat państwowy. No właśnie taki jest teraz. Ale... Nie, to jeszcze nie jest obcy. No ale działa w interesie obcym. A to jest inna sprawa, proszę pana. To jest inna rzecz, ale jeszcze pan może z nimi rozmawiać po polsku, pan może im pewne rzeczy tłumaczyć, a jak tu będzie niemiecki policjant, a ja wiem, co to znaczy. Ja wiem, co to znaczy polska policja pod komendą niemiecką i co to znaczy niemiecka policja okupacyjna, bo ja przeżyłem okupację. I mnie proszę Andronów nie opowiadać. Ja pamiętam w Łańcucie, była żandarmeria niemiecka i była polska granatowa policja pod komendą niemiecką. To jednak z polskim policjantem się można było porozumieć w wielu przypadkach. Pomijam, że była zinfiltrowana ta granatowa policja przez polskie podziemia, nie tylko przez to londyńskie, nie tylko przez NSZ, nie tylko przez AL, ale nawet ruski wywiad tam miał też swoje wtyki. Już ten taki bezpośrednio moskiewski. Z Niemcami nie szło się porozumieć. I o montowaniu siatki wywiadowczej wśród niemieckiej policji, no to trudno było mówić. Dam przykład, żebyśmy sobie zdawali sprawę, o czym mówimy. Bo w tej chwili wiedza, powiedzmy, o sterowaniu społecznym nie jest dostępna dla Polaków. Tu się tylko pomaga co najwyżej taktyczny szczebel. Przede wszystkim podstawowa sprawa. Słynna rzecz takiej no, dowództwa pewnej lewicowej wojskówki, która później weszła do AR, nie wymieniam jej nazwy i później uzasadnię dlaczego. Nie chodzi mi tu o piętnowanie. Otóż tak było, że Sonderkommando 4AS Alfreda Spilkera miało tam aż dwóch agentów. Jeden z nich był tak pewny siebie, że nawet no, nieostrożnie się zachowywał i go dwa razy w łapance Ordnung Polizei złapało. Spilker musiał główkować, co z tym zrobić. Raz załatwili tak, że jak chodził po spacerniku w areszcie, to przypadkowo drabina stała przy górze. Strażnik się zdrzemnął, no i on po tej drabinie obsiadł. Bohater. No, gdyby nie to, że to była lewicowa organizacja, to dziś by z niego zrobili bohatera na pewno, no ale to lewica dla odmiany, to teraz z takich się nie robi bohaterów. Tak jak z prawicy się nie robiło przedtem. No, że was drugi raz padł, no to już Spilker musiał pogłówkować, co z facetem zrobić. No i wsadził go do obozu, do transportu, który szedł do obozu zagłady na Majdanku. Tylko miał powiedziane, że jak pociąg stanie w lesie pod Otwockiem, to ma drzwi otworzyć, bo one będą niedomknięte i uciekać. No i tak się stało, tam ochrona postrzelała, ale nieskutecznie, no noc była. I on nie tylko sam uciekł, ale wyswobodził cały wagon, 40 parę osób, tylko jeden tak zwany muzułmanin, to znaczy taki, co nie mógł się ruszać po tym śledztwie, to nie mógł i on już uciec i on został, a reszta wszyscy uciekli. Więc kochani, bohater. Nie dość, że sam uciekł, to jeszcze ponad 40 ludzi wyswobodził. Chodził w glorii. Oni później weszli do AL-u. AL było połączeniem kilku organizacji. No, a po wojnie jego oficer prowadzący, Untersturmführer Otto, podporucznik, bo ponieważ to był facet konspiracji w randze generała, bo tuż Spilker wyrządził mu ten zaszczyt, że oficer prowadzącym nie był podoficer, jak to było rybu, tylko podporucznik. A to znał zresztą świetnie język polski.
I proszę was, Otto po wojnie myślał, no, gdzie mu będzie najbezpieczniej. Doszedł do wniosku, że w Polsce. Przyjechał do Polski, zgłosił się do swoich agentów, kazał sobie wyrobić dobrą posadę, nie polityczną, ale tam w spółdzielczości, tak, żeby dobrze zarabiał. No i jeszcze kazał sobie wyrobić papiery sierżanta tej, no w tym wypadku już AL-u, żeby to zbowidła. Taki był bojowy. No i proszę was, wszystko mu załatwili, ale tam śledztwa były, no różni ludzie wpadali i po nicę do KUB doszło do tego towarzystwa z Untersturmführerem Otto. Ja mówię, że nie można w czambu odrzucać wszystkich wyników śledztw, nawet z okresu stalinowskiego, bo jeśli chodzi o sprawy agentury niemieckiej, to tam postępowano zgodnie z normami prawnymi. Hitlerowców nie torturowano, nie. No, metod trzeciego stopnia w stosunku do nich nie stosowano. No i proszę was, pozamykano to całe towarzystwo, podostawali wyroki, ale przyszedł 56 rok, powiedziano, że to stalinizm, błędy i wypaczenia, wrobiono ludzi w to niewinnych, tak jak dziś, no wiecie, o kiedy IP twierdzi, że tam kogoś bezpieka wrobiła w kryminalną sprawę. No to wtedy analogicznie powiedziano, że UB stalinowskie UB robiło i te sprawy, oni zostali rehabilitowani, odszkodowania dostali, nawet jeden sobie willę postawił. Akta procesu rehabilitacyjnego są, powinny być w IPN-ie, jeśli jeszcze nie wyparowały. W 61 roku były, tylko był problem. No ja wszystko rozumiem i po prostu no, przyjmijmy za dobrą monetę wyrok tego sądu, nie zresztą prawomocny, żeby była jasność. I proszę was, kłopot był z tym Untersturmführerem Otto, który dostał dożywocie i był wzywany na świadka na ten proces rehabilitacyjny. Więc oczywiście ci panowie, generałowie z AL-u twierdzili, że Otto był ich wtyką. Gestapo i SD. No i wyrok przyjął to za dobrą, no sąd przyjął to za dobrą monetę. Dlatego ja ostrzegam, jakby ktoś z was zaczął z nazwiskami twierdzić, że ci ludzie byli agentami Gestapo, to rodzina, a jeden z nich to ojciec jednego z prominentów Solidarnościowej Opozycji, może wam wytoczyć sprawę o zniesławienie, bo ten wyrok jest prawomocny. Jakoś IPN tego nie rusza w ogóle. Widocznie uznają, że wszystko by było ok. No i ja też bym uznał. Tylko tu jedna sprawa mi nie pasuje. Otóż Otto został doprowadzony z więzienia i przesłuchany. Jak go zapytali, czy on był agentem AL-u tutaj centralnie, nie tylko w centralnej Gestapo, ale Sonderkommando 4 AS Spilkera to właściwie była ekspozytura Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA. Jakbym powiedział, że tak, to by miał rehabilitację, kochani. Ale tu trzeba powiedzieć, że Otto się zachował godnie. Powiedział, że to jest dla niego jako oficera niemieckiej policji obraza, uważanie, że on był agentem Polish Handiten, on był uczciwym niemieckim oficerem policji, a ci ludzie byli jego agentami. No, to trudno się dziwić, że go nie rekomendowali, co tam. Ale oczywiście sąd nie dał wiary gestapowcowi, SD-owcowi, a dał wiarę tym prominentom z AL-u. Tak jak teraz, jakbyście zrobili proces, to by dan, sąd mógł dać wiarę tym, no również tym rodzinie podejrzanego i szkalowanego, więc ja was nazwiska używa, takich rzeczy więcej było, więc tu nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, tylko o pokazanie mechanizmu. Patrzcie, jakie były silne wtedy już wpływy. No Otto sobie siedział,
20 lat odsiedział, wyszedł na przedterminowe warunkowe zwolnienie chyba w 71 roku. Wrócił do RFN-u, no ale biedny po tych przejściach po roku dostał pomieszania zmysłów i zmarł. Trudno się człowiekowi dziwić, jak tu agentów rehabilitowano. To on musiał siedzieć. Więc kochani, bez wyjaśnienia tych spraw, to niech nikt nie próbuje pisać historii PRL-u i III RP też zresztą. Ale co do III RP, to jest bardziej oczywiste, że ona jest fałszowana. PRL-u jest też fałszowana, ale w inny sposób niż to się może wydawać. Proszę was, tak to mniej więcej wszystko wyglądało. No ale wracając do naszego głównego tematu. Otóż proszę was, właśnie tutaj te wszystkie organizacje tajne, które funkcjonowały w czasie wojny, po wojnie, to wszystko były organizacje z centralą, z nadbudową polityczną. No natomiast ci żołnierze wyklęci nie. Żadnych nie mieli, że tak powiem, czapki. No, czy to była reakcja ludzi, że Kubę zaczęło prześladować? O, to właśnie, o, i tu, lasu, i tu. Nie, oni już siedzieli w lesie. To niektórzy tylko uciekali do lasu, a część, nie wszyscy, a część siedziała w lesie. Bo ich namawiali ci, co z milicji, z UB, do lasu. Mówili, nie. Teraz proszę pana, komu zależało na tej działalności? A to spore było podziemie. Wprawdzie IPN się doliczył w tej swojej monumentalnej księdze, tylko niecałe chyba 18 tysięcy, ale w artykule generała Blumba z Wojskowego Przeglądu Historycznego w latach 50., gdzie jest piękna mapa i też liczebność tych oddziałów podana, to on podaje 30 tysięcy było. No to komu na tym zależało, skoro tym politycznym organizacjom nie zależało na tym, wprost przeciwnie. A no zależało tym, co mieli kontrolę nad UB. Tak jak swego czasu w Rosji jeszcze carskiej podpułkownik żandarmów Sudejkin, żandarmeria rosyjska namierzyła jakąś tam organizację wywrotową i młody oficer mówi, no to trzeba ich wszystkich aresztować. To Sudejki mówi, nie, a my z czego będziemy żyli? Trzeba zostawić coś na zarybek. A tutaj to nawet nie chodziło o zostawienie coś, tylko w ogóle o zrobienie zarybku. Przecież w PPR-ze wtedy, w PPS-ie też, ale to miało mniejszą wagę. Przecież w PPR-ze toczyła się walka. To ja panu ten temat trochę tak pobieżnie rzuciłem, bo już mi o tym rozmawiali przedtem. Dzisiaj solidnie o tym powiem. Otóż w PPR-ze się toczyła walka między frakcją tak zwanych krajowców, to znaczy tych z PPR-u, Gomułką na czele, i eszelonowców, jak ich nazywano. To znaczy tych, co nie byli w PPR-ze nawet, tylko założyli Centralne Biuro Komunistów Polski w Moskwie. I no, ich przywódcą był Jakub Berman. Nie mylić z jego bratem Adolfem Bermanem, który był działaczem Palisji od Lewicy, tu w kraju był. Tak? To jest Jakub Berman. No i eszelonowcy z krajowcami wojowali. Bierut balansował, jak baletnica na linie. On mógł być tu, a Moskwa się zastanawiała, na kogo postawić. Czyli inaczej mówiąc, kto tu jest w stanie zaprowadzić porządek, żeby nie było właśnie oddziałów leśnych. W dużej mierze ci eszelonowcy byli pochodzenia żydowskiego, a ci krajowcy niezupełnie, raczej polskiego. No tak, no, z oczywistych względów, bo po prostu tamci uciekali przed Niemcami na wschód, a tutaj no, w kraju po prostu no, było mordowanie Żydów, więc tutaj Żyd miał w ogóle mniejsze szanse przeżyć, nawet w lesie. Więc to oczywista sprawa, że jeśli chodzi o statystykę, to tak wyglądało.
Ale oczywiście byli, to nie jest stuprocentowe, no dam panu przykład, że w Związku Patriotów Polskich oprócz Berlinga był Aleksander Zawadzki, ale dam panu przykład taki mniej znany ze szczebla operacyjnego, a nie tego strategicznego. Otóż jednym z czołowych działaczy w kierownictwie ZP Grunwald był dziadzio Wacław Przelaskowski, który też przyjechał w tych eszelonach. Był to stary polski komunista, który był w Sojuzie w okresie dwudziestolecia i był nauczycielem polskiej szkoły na Białorusi. Jeszcze do 1937 roku coś takiego było i tam na Białorusi po prostu była polska szkoła, bo miejscowa szlachta zagrodowa polska miała duże zasługi dla Armii Czerwonej. Ja to panu pokazuję, że klucz narodowościowy może być zawodny i to nawet na szczeblu operacyjnym. Otóż skąd te przywileje dla polskiej szlachty zaściankowej na Białorusi? Otóż jak była rewolucja bolszewicka, to miejscowy dziedzic, pan Siamorzęcki, musiał uciekać, bo bez tego by go tam po prostu zamordowano. No więc uciekł i ocalał. Jego majątek rozparcelowali. Oczywiście szlachta zaściankowa nie brała tego, bo to cudze. Ale przyszła ostra zima. Nie było. No, dom się tam jednemu z tych szlachciców spalił. No i trzeba było zbudować, no nie było innego budulca jak drewno, więc poszli do lasu już nacjonalizowanego, ale przedtem należącego do pana Siamorzęckiego, to był dworski las. Wycięli tam trochę drzew i zbudowali. Przyszedł 19 rok, polska ofensywa na Białorusi. Teren został zajęty przez polskie wojska, polskie władze. A za nimi przyszedł pan dziedzic Siamorzęcki. Jak się dowiedział, że bracia szlachcice z jego lasu kradli drzewo, jak te chamy za przeproszeniem, to mówi, co? Nie, to co? To bolszewicy. No ale, że to brać szlachta, no to jeszcze, zresztą za kradzież kara śmierci, to barbarzyństwo. Więc wobec tego wymierzyli inną karę. Publicznie na gołe siedzenie, wieczorami ileś tam im dali. No, nie jest to straszna tortura, ale straszne poniżenie. Powiedzieli, co? Nas, szlachciców, szlachcic Siamorzęcki tak traktuje i zrobili partyzantkę polsko-bolszewicką. Nie żadni Żydzi. Polscy szlachcice zaściankowi, na tyłach Armii Polskiej była bolszewicka partyzantka złożona z polskich szlachciców. Proszę bardzo. Dziadzio Przelaskowski został tam skierowany, bo założono, oni tam mieli różne ordery bolszewickie za walkę z Białopolakami i nagrodę im tam założono polską szkołę. A dziadzia Przelaskowski był matematykiem i tam uczył matematyki. Stąd miał informacje no, z pierwszej ręki. Więc tutaj ja mówię, statystyczne rozpoznanie jest wartościowe, ale nie należy go przeceniać. Trzeba było po prostu, zamiast ich bić wieczorami, trzeba było im kazać, zapłacić jakąś karę finansową i zasadzić. Ale oni nie mieli pieniędzy, proszę pana, to były warunki wojenne. To jest przykład, który ja daję, że problemy społeczne i narodowe się splatały, jak to się traktował osobno, a dziś tak się nas manewruje, żeby traktować osobno sprawy społeczne, a osobno sprawy narodowe, to prędzej czy później w najlepszym wypadku dostanie wieczorami po pupie, ale informacyjnym oczywiście. Ci, co bili wieczorami, to byli z jakiej jednostki? Z Polski Centralnej czy Kresowiacy? Tego nie wiem. To byli polscy kawałki ułani.
Rozkaz był. Żołnierz musi wykonać rozkaz w warunkach wojennych, a była wojna, nie wykonanie rozkazu. To wie pan co jest. Kulałem. Możemy do tematu tak krążyć. Wracamy do tematu. Dlaczego my tych żołnierzy wyklętych nie możemy traktować jako organizacji bez organizacji? Właśnie, że oni mieli ideologię. No proszę pana, ale oni sami tak nie twierdzili. Oni twierdzili, że walczą o niepodległość. Ale to jest hasło polityczne. No to żołnierze muszą podlegać, jeżeli to jest armia, a nie uzbrojone bandy, to musi podlegać jakiemuś kierownictwu politycznemu. Przy czym oczywiście można by powiedzieć, że ta idea niepodległości była ich organizatorem. No, można by tak mówić, gdyby nie to, że cała polityka władz bezpieczeństwa w owym czasie szła w tym kierunku, żeby ludzi zniechęcić do pracy nad odbudową kraju, tych ludzi właśnie, tych z lasu, i wepchnąć z powrotem do lasu. No panu przykład, przyszła amnesja w 1947 roku, związana z abolicją, to znaczy, jeżeli ktoś się ujawnił, zdał broń i wyspowiadał z wszystkich grzechów, to podlega abolicji. No tak, ale jedni ufali, drudzy nie ufali. I teraz się umawiali, że ty się ujawniasz, ale o tym, cośmy wspólnie robili, to a tu źródło to są ludzie, którzy ze mną wspólnie siedzieli w więzieniu. To dopiero od nich się dowiedziałem, jak to było naprawdę. Aby tego historycy dzisiaj ci nie napiszą. Tylko musiało być rozpoznanie bojem. No to umawiali się. Ty to przyznaj się do wszystkich innych rzeczy, ale to, cośmy razem robili, to nie. No i dobrze, i ten poszedł i tak postąpił. No dobrze, ale później wpadli i wyszły na jaw tamte rzeczy, do których się nie przyznał, to go zamykali zgodnie z ustawą. A fama jest taka, że zamykano za to, że był WAK. No za to, że był WAK, to nikogo nie zamykano w czasach PRL-u, a mogę powiedzieć, na własnej skórze to odczułem, bo główny oficer śledczy Służby Bezpieczeństwa, który kierował śledztwem przeciwko naszej lidze, kapitan Cieślikowski, był byłym żołnierzem Armii Krajowej, więc był zaufanym członkiem Służby Bezpieczeństwa. A przewodniczący sądu, który nas skazywał, pan sędzia Sikorski, też był byłym żołnierzem AK i powstańcem, nawet rękę stracił. Powstanie, on był najwidoczniej dzielnym żołnierzem AK. Więc niech wam nie opowiadałem Andronów, że za to tylko, że ktoś był w AK, to w PRL-u prześladowano przez cały okres PRL-u, bo nie jak raz dwóch żołnierzy, byłych żołnierzy Armii Krajowej prześladowano. To zbieg okoliczności może. No tak, ale teraz się nie obluwa na wszystkie. I to już nie jest zbieg okoliczności, to już jest prawidłowość. Teraz się nie obluwa, a jeden z kolegów, co poszedł na bandytkę, bo żadna konspiracja już nie chciała, no to teraz jest bardzo szczone, mniejsze o nazwisko. W każdym razie, proszę was, sytuacja jest taka, że nadal ta polityka chłopców bermanowców, nazwijmy to po imieniu, czyli UB stalinowskiego, jest konsekwentnie kontynuowana. Obiektywnie. Chociaż subiektywnie ludzie sobie wyobrażają, że jest zupełnie inaczej. Dlaczego mówię chłopcy bermanowcy? Dlatego, że nadzór nad aparatem bezpieczeństwa, podobnie zresztą jak nauką, propagandą, szkoleniem ideologicznym i sprawami zagranicznymi, no to właśnie Jakub Berman. To był taki genialny facet, Leonardo da Vinci dosłownie, i od łamania kości, i od kultury. A był to przedwojenny intelektualista najwyższej klasy, żebyście wiedzieli, bo miał studia ukończone. Zaczynał pisać pracę doktorską, podobno ta pierwsza część była bardzo udana w związku z zawodowym lokajem w okresie sejmu czteroletniego i pracował w GUS-ie. A GUS przed wojną był integralną częścią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Więc widzicie, rozumicie, ja też tego Jakuba Bermana to tak za ostro nie krytykuję, bo ja nie jestem pewien, czy on nie był
agentem polskiego policyjnego kontrwywiadu, o czym by mogła świadczyć to, że no komunistę notorycznego nie tylko nie zamykano, ale w GUS-ie pracował, czyli w pionie MSW. Ale to jest tylko hipoteza. Nic więcej. Poszlaka jest taka, że Berman w wywiadzie z Torańską do wszystkiego się przyznał, tylko do pracy w GUS-ie przed wojną się nie przyznał. A zawsze w takich tekstach jest najważniejsze to, czego brakuje. Więc ja tak właśnie o tym, nawet jak mówię Bermanie, mówię oględnie, bo nie wiem, czy on nie miał drugiego dna polskiego. Zresztą ktoś mnie przekonywał, że gdyby nie on, to te represje byłyby jeszcze szersze. No. Nie weryfikowałem tego, jak to zweryfikować, co by było gdyby. W każdym razie jest faktem, że on się bał. On się cały czas bał czegoś, no przede wszystkim bał się oskarżenia o sionizm. O tym mówi wyraźnie. Na 7 plenum, a to jest jedyny plenum, z którego z tego planu nie opublikowano w Nowych Drogach, co było obligiem. No dobrze, i teraz proszę was, wracając do tego, więc można by ewentualnie tych żołnierzy wyklętych traktować też jako taką organizację bez organizacji w pewnym sensie. No tylko tyle, że wtedy musiałby być jakiś tekst, który byłby ich organizatorem. A tu takiego tekstu nigdzie nie widać. No była niepodległość. No to jest hasło. Jedno hasło. No tak, no można. No można powiedzieć tak, tylko tą niepodległość każdy inaczej rozumiał. Inaczej to rozumiała lewica, inaczej rozumiała prawica, inaczej rozumiało centrum, inaczej ludowcy, inaczej PPR, inaczej PPS lewica. To znaczy to PPS, co się zjednoczyło później z PPR-em, inaczej PPS WRL. Więc samo hasło to jest mało. Ale ewentualnie, jakby ktoś chciał, to no mógłby na upartego uważać tych żołnierzy wyklętych za jak koniecznie nazywał, przedsłanników organizacji bez organizacji. To jak najbardziej. No to w tym sensie by trzeba powiedzieć, że Liga Narodowo-Demokratyczna nawiązywała do tradycji żołnierzy wyklętych. Chociaż myśmy wyraźnie odżegnywali się energetycznych metod walki i tylko informacyjne preferowali. No dobrze. I teraz proszę was, wracając jeszcze, no jeszcze coś trzeba. Mamy jeszcze trochę czasu. 8 jest dopiero. Proszę państwa, teraz jest taka kwestia. Otóż wracając do cywilizacji żydowskiej, czyli do głównego naszego tematu, bo tamto to były dygresje, aczkolwiek ważne. No rzeczywiście, żeśmy wspólnie doszli do wniosku, że przedsłannikami organizacji bez organizacji można by mianować żołnierzy wyklętych. No tylko oni później żadnej pracy umysłowej nad tym tekstem nie prowadzili. I proszę was, jak to się później działo? Panie profesorze, bo to może być ważne, żeby odróżniać, kiedy to taka ideologia jest organizatorem pozytywnym, a kiedy jest prowadzi na mnocy po prostu. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Ona jest organizatorem pozytywnym wtedy, jak jest oparta na dobrym rozpoznaniu realiów. Czyli, to jest bardzo ważne, co pan powiedział, wrócimy do tego przy cywilizacji łacińskiej, ale w cywilizacji łacińskiej jest tak, że mamy normy poznawcze, czyli poznanie rzeczywistości, i na ich bazie się tworzy ideologię. Otóż, proszę was, wtedy, jeżeli ideologia jest oparta na dobrym rozpoznaniu rzeczywistości, a czymś takim jest dzisiaj nacjokratyzm, piszę książkę, gdzie wyłożę, o co tutaj chodzi, to wtedy to jest czymś konstruktywnym, czy przynajmniej może być czymś konstruktywnym. Jeżeli jest ideologia oparta
znaczy poznanie jest podporządkowane ideologii, czyli bierze się życzenia za rzeczywistość już w języku tradycyjnej psychologii to wyrażając. To po prostu tutaj życzenia ideologiczne bierze się za rzeczywistość, no i to może prowadzić nawet bez żadnych zamiarów destrukcyjno-dywersyjnych, bo to najczęściej jest autodywersja. Prowadzi do bardzo niebezpiecznych skutków. No, dawałem przykład z czasów II wojny światowej. No to był skutek tragiczny dla tych Żydów, którzy mogli być uratowani, gdyby powstanie wybuchło wcześniej, wtedy jak była większa baza, ale nie zostali, bo wybuchło później. A tutaj, w wypadku, jeżeli normy poznawcze są ważniejsze, czyli dobre rozpoznanie, i ideologia się na tym buduje, no to to może być pozytywne. To jest bardzo istotna sprawa właśnie. I proszę Was, no ale jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, to oni nie mieli żadnego rozpoznania strategicznego. W tamtych czasach mowy nie było żadnej wojny. Macie w ostatnim rozdziale mojej metacybernetyki twardą analizę, z której wynika, że w gruncie rzeczy cała zimna wojna to ten, no, ściema dla plebsu. Amerykanom to było potrzebne, żeby straszyć Zachód groźbą tych strasznych Sowietów, co tu zaraz przyjdą i nas zjedzą. A z kolei ruskim było potrzebne, żeby straszyć imperializmem amerykańskim, a w Polsce jeszcze dodatkowo rewanżyzmem niemieckim. To na to ostatnie to było trochę jednak. To było realne. No, imperializm amerykański też nie zrealizował zjawiska. Już dzisiaj prawie nikt nie ma wątpliwości co do tego. A pan liczby z tego? Każdy, kto jest odpowiednio silny, zaczyna prowadzić politykę imperialną. Dopiero nacjokratus postuluje, żeby tego nie robić i uzasadnia to. Ale to jest inna sprawa, nie chcę w to w tej chwili wchodzić. Nacjokratyzmu w tamtych czasach nie było w ogóle. Dominowały metody walki energetycznej i wobec tego imperializm był nieuchronny po obu stronach. Ja tu nikogo nie oskarżam, ani jednych, ani drugich. Imperializm u mnie to jest stwierdzenie faktu, a nie epitet propagandowy. Ja nie używam słowa imperializm jako negatywnego stereotypu. Każde dostatecznie silne państwo uprawia politykę imperialną. Koniec, kropka. I proszę Was, tutaj, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to oni mieli, o to właśnie to było z nimi. Oni mieli sakralne podejście do niepodległości. Najważniejsza jest ideologia niepodległościowa i w imię niej musimy walczyć. To zresztą przykład drugi dla Pana. Chociaż nie związany akurat z cywilizacją żydowską, ale z historią wczesnej władzy ludowej w Polsce. Rozpoznanie mieli złe, bo liczyli na trzecią wojnę światową, na którą nie było żadnych szans i tu z tego wyraźnie wynika. I proszę Was, przez to złe rozpoznanie zderzyli się ze ścianą. Tu mamy przykład czegoś takiego. Czyli oni brali to no właśnie z cywilizacji sakralnych. A jak na tym tle się prezentowała działalność pułkownika późniejszego generała Antoniego Hedy Szarego, który jednocześnie był dowódcą i nie rozdrabniajmy się na szczeble operacyjne, bo będziemy dyskutować, czy on dobrze podłożył materiał wybuchowy, czy źle. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on prowadził już wtedy. No to nie był stratę. Ja się nim nie zajmuję, bo on nie prowadził działalności. On nie prowadził działalności na szczeblu strategicznym. Mógł odnosił taktyczne zwycięstwa, ale strategicznie musiał przegrać. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on nie prowadził badań. Nie zajmujemy tym poziomem.
Poziomem taktyczno-operacyjnym ja się tu w ogóle nie zajmuję. Nie mamy na to w ogóle czasu. Więc proszę mi takich pytań nie zadawać, bo ja nie będę odpowiadał. No, mogę panu odpowiedzieć, że on w okresie, kiedy powiedzmy przestał słuchać rozkazów z Londynu, to już działał sam. I koniec. Tyle panu odpowie. Mnie interesuje, do kiedy on był posłuszny rozkazom Londynu, czy dowództwa sił zbrojnych kraju, a kiedy przestał słuchać. A sprawa nasycenia PRL-u agenturą niemiecką? No. To jest właśnie to? Jak najbardziej, proszę pana. Agentura niemiecka w PPR-ze i WB też, przecież było i w informacji, to przecież była sprawa strategiczna. Dlatego, że... Jasiek Szary prowadził badania na ten temat, będąc jednocześnie dowódcą jednego z oddziałów. No tak, ale dla kogo te badania? Znaczy w sumie to dla siebie samego. No, proszę pana. No to... No to co, on był tym głównym szefem. Jeżeli prowadził dla siebie samego, to znaczy, że nie prowadził działalności politycznej, tylko operacyjno-wojskową. Tak. A to mnie nie interesuje, bo to było skazane na klęskę. I nie proponuję nie rozdrabniać się na takie drobnicowe sprawy. Tutaj analizujemy tych żołnierzy wyklętych z punktu widzenia makro, czyli cywilizacyjnego. Mieli ideologię, marne rozpoznanie, on miał dobre rozpoznanie na szczeblu taktycznym, czy może operacyjnym, na strategicznym żadne. Bo nie zdawał sobie sprawy z tego, że ta cała, jeszcze wtedy nie było nawet zimnej wojny, jak on działał, ale cała zimna wojna to był bic dla plebsu, do straszenia własnych, tutaj własnej czeladki. I to wszystko. Więc proszę pana, a zresztą rozpoznanie ludzi z szczebla taktycznego nie mogło sięgać na szczebel strategiczny, bo on nie miał dojścia ani metod do tego odpowiednich. Więc proszę pana, to jest, no, robił bardzo generalnie dobrą robotę, ale gdyby to było systemowo robione, opierało się na szerokiej infiltracji, to mogło dać rezultaty. Oczywiście, no ale takich ludzi wielu nie było. Poza nim, jak pan sam mówi, to chyba nikt tam w tym lesie taki nie był. No, proszę was, wracając do sprawy cywilizacji żydowskiej. Bo żołnierze wyklęci nie należeli do cywilizacji żydowskiej, ale podejście do spraw poznania, rozpoznania mieli dokładnie takie samo. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Tylko tyle, że ludzie, powiedzmy, należący do cywilizacji żydowskiej całościowo, operowali, operują głównie informacją przede wszystkim. A już w tamtym okresie to niemal wyłącznie. A żołnierze wyklęci operowali energomaterią jednak, broń. No i proszę was, jakie były później dalsze losy cywilizacji żydowskiej? Otóż w XIX wieku, kiedy zaczęły powstawać nowoczesne narody, w Europie, to te procesy również zaczęły oddziaływać na populację Żydów. I w wyniku tego powstały dwie ciekawe organizacje. Po pierwsze, organizacje, a tutaj bardzo ważna sprawa, stosunek cywilizacji żydowskiej, a może ściśle mówiąc rabinów, do masonerii. Masoneria regularna powstała w XVIII wieku. Papieże Kościoła rzymskokatolickiego od razu zabronili to pod Karolem z komuniki. Katolikom zabronili wstępowania do masonerii. Podali uzasadnienie. Analogiczne było stanowisko rabinów żydowskich. Rabini żydowscy również
twoje cielatce zabronili wstępowania do masonerii. I proszę was, no to dziś pamiętam, jak żeśmy na ten temat rozmawiali z profesorem Hasem, jak odkrył te rzeczy w archiwach na zachodzie. No i mówi do mnie, mówi no, i co pańskie endeczątka na to powiedzą, te wojujące z masonerii? No i co ja miałem na to odpowiedzieć? Proszę was, no taka była prawda, ale ta koncepcja masonerii, tajnych działań była zaraźliwa. I dla Gojów, i dla Żydów. W związku z czym zaczęły powstawać takie nieregularne, paramasońskie organizacje, które już były tak przyfastrygowane, żeby można było do nich należeć bez obawy ekskomuniki. No dzisiaj mamy takie przedszkola masońskie, do których, no powiedzmy, przynależność nie jest zabroniona. Nie jest zalecana katolikom, ale nie jest zabroniona. No to Rotary Kluby. Natomiast nie wiem tutaj, jak rabini się odnoszą do tego. Trzeba by zapytać rabina Szudrycha na przykład, czy on pozwala swojej czeladce, żeby do Rotary Klub należała. Nie wiem to akurat. Natomiast powstały nieregularne loże Bnei Brit, czyli synowie przymierza. To nie jest regularna masoneria, ale to jest taka paramasońska organizacja, czy quasi-masońska, specjalnie dla Żydów. No i również w XIX wieku powstały organizacje już jawne i nawet masowe, sionistyczne. Ruch sionistyczny powstał. To jest XIX wiek, wtedy jak ruchy narodowe powstają w całej Europie, powstaje też ruch narodowy żydowski, po prostu narodowcy żydowscy, czyli sioniści. Przy czym oni się podzielili, bo tu trzeba pamiętać o jednym, że populacja Żydów jest pluralistyczna, ponieważ nie ma jednej centrali. Ich organizatorem jest tekst, więc mogą powstawać niezależnie od siebie na bazie tego tekstu różne organizacje, które w różnych sprawach nie ściśle religijno-sakralnych, mogły być różne zdania. I w ruchu sionistycznym od razu powstały różne nurty. Był przede wszystkim nurt, no ten główny, taki wywodzący się od Teodora Herzla, który postulował odbudowę państwa żydowskiego w Palestynie. Był drugi nurt, który był temu przeciwny. Właściwie ten drugi nurt to nie byli sioniści, tylko to byli tak zwani folkiści. Ich koncepcja była taka, żeby rozwijać życie żydowskie w diasporze. Czyli autonomia dla Żydów w kraju osiedlenia, tak? Ale więcej niż autonomia, jak najdalej idąca autonomia, tak, w kraju osiedlenia. I później w PRL-u wszystkich nazywano sionistami, ale to oczywiście dowód ignorancji. I teraz też się ich myli. I druga, przede wszystkim w tym ruchu ściśle sionistycznym powstał od razu nurt lewicowy, Palej Syjon, czyli robotnicy Syjonu. I ci się jeszcze podzielili na Palej Syjon lewicę i Palej Syjon prawicę. No, jak mówiłem, że ci są pluralistyczni. We wszystkich sprawach, które nie dotyczą tych zasadniczych rzeczy, jest pełen pluralizm. No i proszę was, Palej Syjon lewica współpracowała na przykład z SDKPL-em, współpracowała no, nawet z wielu działaczy Palej Syjon lewicy, przechodziła do Komunistycznej Partii Polski.
Natomiast panie Sion prawica raczej była bardziej narodowo nastawiona. Współpracowała z tymi, no powiedzmy, centroprawicowymi organizacjami. Było centrum sionistyczne, znaczy tacy centrowi sioniści. To jest rzeczą ciekawą, że w pierwszych latach PRL, znaczy jeszcze to się nie nazywało PRL-em, no, nawiązywało do konstytucji marcowej plus ta mała konstytucja. Otóż do 1948 roku, do unifikacji przeprowadzonej pod patronatem, czy raczej po zjeździe PZP, zjednoczeniowym, na którym powstał PZPR, to działało w Polsce legalnie kilka partii sionistycznych. Był oczywiście Falej Sion Lewica, prawica nie. Byli socjaliści żydowscy, to znaczy odpowiednik PPS-u, Bund, tak, działał oficjalnie. I było centrum Ichud, czyli sioniści demokraci. I te trzy organizacje miały swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Narodowej nawet. I pani Sion Lewica, i Bund, i szczątkowe. Szczątkowe. No w ogóle populacja Żydów była szczątkowa, ale mieli po jednym przedstawicielu Krajowej Radzie Narodowej, która odpełniała funkcję Sejmu wtedy. No i żebyście wiedzieli, też ciekawa rzecz, że taki jeden właśnie specjalista, który jak później zbadałem, przed wojną należał do Bneimrit, czyli do tej powiedzmy nieregularnej masonerii żydowskiej, złożył w KRN-ie projekt ustawy o zwalczaniu antysemityzmu, która przewidywała za wszystkie przestępstwa popełnione na szkodę Żydów dużo większe kary niż powiedzmy standardowo za te przestępstwa, na przykład za kradzież mienia żydowskiego do kary śmierci łącznej. No i teraz słuchajcie, to w archiwum Sejmu jest, można to sprawdzić, jeżeli nie wyparowało, ale powinno być. W każdym razie historyk z Grunwaldu tam dotarł i te materiały wydobył. No ale słuchajcie, myśmy skąd te takie pomysły? Otóż zrobiliśmy analizę. To była wzorowane na odpowiednim ustawodawstwie o ochronie narodowości niemieckiej w Generalnej Guberni. Tylko tam chodziło o ochronę Niemców. A tutaj to transponowano na ochronę ludności żydowskiej. Ale proszę was, to nie przeszło. I teraz zaskoczę was pewnie, kto się temu przeciwstawił. No bo nie przeszło, to znaczy, że mocni ludzie się przeciwstawili, wielu się przeciwstawił, no co jest oczywiste, ale również przeciwnikiem tej ustawy był Jakub Berman. Tu widzicie, dlaczego ja tak tego Jakuba Bermana krytykuję, ale oględnie. No tej ustawie się przeciwstawił Jakub Berman. To formalnie można powiedzieć, jako internacjonalista nie mógł czegoś takiego poprzeć. No a mogły być głębsze przyczyny i bardziej, że tak powiem, propolskie, niż to się może wydawać. A poza oczywiście, to może traktować jako hipotezę. Wiedział, jakie skutki mogły wywołać wprowadzenie tego ustaw? Można to i tak interpretować. Interpretacja standardowa dzisiejsza, widocznie Moskwa się temu przeciwstawiła. No ale jakoś temu projektodawcy nic się nie stało, więc Moskwa tu widać patrzyła i balansowała. No, najlepszym, że tak powiem, wskaźnikiem stanowiska Moskwy był towarzysz Bierut, który wtedy nie był towarzyszem, bo jako quasi prezydent musiał być bezpartyjny. I wtedy, żebyście wiedzieli,
że w wojsku i w milicji nie mogły działać organizacje partyjne, nawet PPR-u, bo ja był bezpartyjny. Uczestniczył w nabożeństwach, są zdjęcia zresztą. Klęka podczas podniesienia na mszy świętej, bo on był formalnie bezpartyjny. I słuchajcie, informacja, o której, no nie wiem, czy przeczytacie w jakimkolwiek opracowaniu, bo to jest w archiwach partyjnych, a więc IPN tego nie ma. IPN w ogóle wolał tego nie ruszać, bo to psuje jednolity obraz. Otóż wyobraźcie sobie, że oficerowie, zarówno w wojsku, jak i w milicji, założyli tajną organizację partyjną, jak przed wojną. Konspirowali. Nie można było należeć, jawnie to zrobili konspirację. Opowiadał mi kto oficer, już wtedy emerytowany, który należał do takiej organizacji, no i bardzo się dziwił, dlaczego jak się zwalniał z jakichś tam służbowych obowiązków, to jego dowódca jakiś był bardzo dla niego łaskawy. Potem jak już bo po 1948 roku wolno było, nawet trzeba było należeć do PZPR-u, to się okazało, że i on, i jego dowódca byli w tajnych organizacjach PPR-owskich wojsku, ale każdy w innej, więc nie wiedzieli o sobie. Taka przystała na nową konspirację. To widzicie takie rzeczy, które całkowicie psują jednolity obraz PRL-u, który się w tej chwili młodym ładuje do głowy. Więc proszę was, no, jeśli chodzi o te organizacje żydowskie w Polsce, to oczywiście po 1948 roku polikwidowano wszystko. Utworzono jedno Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, całkowicie kontrolowane przez PZPR, tam zresztą byli oddelegowani towarzysze, to ich potomstwo uczy nas w tej chwili demokracja, wtedy uczyło Żydów socjalizmu. No i proszę was, no to już zostało wszystko zmetraktowane, ale do 1948 roku te wszystkie organizacje funkcjonowały. Macie zresztą pełny wykaz partii żydowskich, które legalnie działały zaraz po wojnie, to macie w tej mojej, ja to nazywam czerwonej książce, Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL. I tam socjal, tam do źródeł. A ja wiem, że z tym bundem powojennym to było tak, że w styczniu 1945 roku bunt się formalnie rozwiązał, a członkowie podjęli akces do przystąpienia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak, to nawet było jeszcze więcej. Rzeczywiście bunt już po kongresie tym zjednoczeniowym, kongres był 15 grudnia 1948 roku, a bunt chyba w lutym 1949 podjął ruch tak ustaw, ale wezwał swoich członków do wstępowania do PZPR-u. Czyli można powiedzieć, że PZPR powstał ze zjednoczenia trzech robotniczych organizacji. PPR, PPS i BUNT. Chociaż BUNT jeszcze nie na kongresie zjednoczeniowym, ale później kierownictwo wezwało swoich członków do wstępowania do PZPR-u jak najbardziej. Więc tak, to się zgadza. No, teraz dalej. Proszę was, jeśli chodzi o ruch sionistyczny, to powstał problem, ponieważ to był ruch narodowy, żydowski, powstał problem. Czy Żydem może być ktoś, kto nie jest wyznania mojżeszowego? No, to mówiło stary zakon, starozakonny. No bo w cywilizacji żydowskiej jest identyczność etniczna i prawnych, więc dlatego się mówiło stary zakon, zakon to prawo. No, czy ktoś, kto nie jest starozakonny, czyli nie wyznaje religii żydowskiej, może być uznawany za Żyda. Zdaje się, że ta dyskusja się do dziś toczy i no, Żydzi są pluralistyczni, różne
Różne gminy, różni rabini mają do tego różne podejście, ale zasadniczo sionistyczne podejście jest takie, te główne sionistyczne jest takie, że najważniejsze przynależność do narodu żydowskiego. A to czy ktoś jeszcze poza tym jest wyznania mojżeszowego czy nie, no to nie jest decydujące. Bo to słyszałem, że w Izraelu są kibuce i zupełnie świeckie, i ateistyczne, i takie umiarkowane ortodoksyjne, i nacjonalistyczne, ortodoksyjne różne. No do wyboru do koloru. Sjaniści wszyscy są narodowcami żydowskimi, ale nacjonalizm żydowski, ja już rzeczywiście używam słowa nacjonalizm nie w rozumieniu negatywnego stereotypu, jak to w dzisiejszym głównym ścieku informacyjnym, tylko używam w rozumieniu przedwojennym. Nacjonalista jako człowiek, który kocha swój naród. W tej chwili zamiast tego się używa słowa patriota, to jest pseudoinformacją, bo przed wojną patriotą nazywano ludzi, którzy kochają swoje państwo, a to niekoniecznie musiał być narodowe państwo. Kto kocha swój naród, to nacjonalista. Natomiast to, co dziś się nazywa nacjonalizmem, to się przed wojną nazywało szowinizm. Słowo szowinizm znikło z tego głównego ścieku informacyjnego. Nieprzypadkowo chodzi o manipulację, żeby wszelkie ruchy narodowe zohydzić. I dlatego w tej chwili też zresztą w niektórych kręgach słowo sionizm funkcjonuje jako negatywny stereotyp. Natomiast oczywiście tutaj, ponieważ ja używam terminologii naukowej, a nie propagandowej, to u mnie nie jest żaden negatywny stereotyp, w ogóle żaden stereotyp, tylko jest to termin naukowy. No i tu można powiedzieć, że narodowcy żydowscy nazywają się sionistami, ale to są różne odłamy. A w tej chwili dałam przykład sprawa służby wojskowej kobiet. Właśnie raz wspominałem. Rabini są przeciwni służby wojskowej kobiet w Izraelu, no ale państwo, jakby nie było żydowskie, a w każdym razie kontrolowane przez Żydów, prowadziło te służby wojskowe. A kiedyś snułem takie analizy, no dlaczego jakie są racjonalne powody tego. No i się dopatrzyłem pewnych racjonalnych powodów, ale już nie będę tu w tej chwili w tę sprawę wnikał. W każdym razie rabini są przeciwni. Nawet niedawno zabrał głos naczelny rabin wojskowy Armii Izraelskiej i też wypowiedział się jako przeciwnik służby wojskowej kobiet. No to mu zaraz przeciwnicy zarzucili, że jest hipokrytą, bo swoją żonę poznał właśnie w sprawie wspólnej służby wojskowej. Ale widzicie, że nawet w wojsku izraelskim i w rabinacie są różne stanowiska w takich właśnie sprawach. No i wreszcie proszę Was, na koniec sprawa definicji pojęcia Żyd. No to przypomnę, że kiedyś to oznaczało wyznawcę religii mojżeszowej, czyli tej starotestamentowo-talmudycznej. Potem jak powstał ruch narodowy żydowski, czyli sionizm, to po prostu wtedy powstał problem. Czy można uważać za Żyda kogoś, kto nie jest wyznawcą religii starotestamentowo-talmudycznej, czyli Starego Zakonu, mówiąc w tradycyjnym języku. No i jak wam mówię, ten problem różnie rozstrzygany, ale w każdym razie ruch narodowy żydowski rozdzielił te pojęcia. Że to nie, no, wyznawanie religii mojżeszowej nie jest obligatoryjne przy przynależności do narodu żydowskiego. Zresztą kolega tutaj o tych kibucach mówił, to jest też bardzo dobry przykład na pluralizm w samym Izraelu. Dalej Koneczny w swojej, już chyba w książce o wielości cywilizacji, a później to rozbudował w tej monografii o cywilizacji żydowskiej, stwierdził, że no, Żyd to jest ktoś, kto uznaje normy cywilizacji żydowskiej. Czyli można być w tym rozumieniu Żydem, nie będąc ani wyznawcą
starego zakonu, ani nie będąc według definicji nawet sionistycznej członkiem narodu żydowskiego. No, ja to oczywiście uogólniłem, jak zwykle, uogólniam prekursorów i wprowadziłem definicję Żyda cybernetycznego, którego definicję najkrótszą tu podałem. Ideologia ważniejsza niż normy poznawcze i etyka identyczna z prawem. To jest istota cybernetyczna. Więc no po prostu tutaj jest jeszcze pojęcie Żyda cybernetycznego. No, a jak ktoś tylko jeden spełnia z tych postulatów, no to nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie to nie podlega pod moją definicję Żyda cybernetycznego. Muszą być spełnione oba warunki. To tak jak kiedyś przysięga małżeńska była ze strony kobiety. Ślubuję ci miłość, wierność i posłuszeństwo bez granic. Jeden warunek złamiesz, cała ugoda na nic. To tak zapomnij. Więc to u mnie jest podobnie z tymi dwoma warunkami. No tak czy o was, proszę was, nie ma mowy o zrozumieniu istoty cywilizacji żydowskiej, a chyba i narodu żydowskiego w rozumieniu narodowców żydowskich, bez zrozumienia istoty sterowania pośredniego i tego, czym jest organizacja bez organizacji. To znaczy takiej organizacji, która działa bez formalnej struktury, którego organizatorem jest pewien pakiet informacji, jakoś wewnętrznie spójnych. No teraz proszę was, właściwie już zbliżamy się do końca. Na następnych zajęciach omówię wam cywilizację bizantyjską. To też będzie ciekawe. To będzie najważniejsze, bo ona dominuje. A zwracam wam uwagę, że Bizantyjcy nasi, czy Bizantyńczycy albo Bizantynki, jeśli z rodzaju żeńskiego, bardzo często wszystko starają się ujmować mentalnie nawet w formie sformalizowanych struktur i podobnie jak powiedzmy ludzie należący do cywilizacji turańskiej, gdzie musi być centrala, niekoniecznie sformalizowana, ale faktyczna i z egzekutywą energetyczną, tak Bizantyńczycy szukają wszędzie sformalizowanych struktur. Ani jedni, ani drudzy nie są w ogóle mentalnie w stanie zrozumieć istoty cywilizacji żydowskiej. A jak swoje pojęcia zaczynają przypisywać cywilizacji żydowskiej, to wychodzą z tego monstra, które nic nie mają wspólnego z rzeczywistością. No ale jak to się próbuje wcielać w życie, to wychodzą z tego same nieszczęścia. Nie tylko w tej zresztą dziedzinie. No to na tym byśmy dziś skończyli. Później na zakończenie opowiem o cywilizacji łacińskiej. To będzie dopiero zakończenie.